Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 na skróka. No. To teraz lecimy do górników. Tylko jeszcze zdobędę tą sakiewkę Gorna. Oczywiście na wstępie taki. A jeżeli weźmiemy tego questa, no to będzie pisać, że jest skoczona sakiewka Gorna. Naszym ekwipunku. A Romalina też skórzany mieszek. No, to jest chyba to. O! No dobra, to piszę. Dobra, i na razie nie będę otwierał. Save. I do zamku 8. Dobra. Fulmana. Teraz lecimy. Aha, o jedna mi chcę szybkości, żeby się tutaj dostać, dobra. Lecimy. Ja będę przewijał to i tak. No oczywiście mnie cofa długo. Ja pierdolę. Nigdy tak normalnie nie miałem. No i zajebiście! Super! Wyjebany radi. Czas na ten komputer zaraz. Oczywiście, kurde, nawet 20 FPS nie będzie. Czy jeszcze bardziej widać? Ja pierdolę. Do Marcosa najpierw. Nie będę tylko gówna rozwalał. Szkoda mi czasu na razie. Przewinę, żeby mi się miksturka. Dalej. Pewnie teraz zabiją. I rozmawiamy z Diego. Hej, myślałem, że nie żyjesz. Tak, też tak myślałem.
Czyżby? A dla kogo pracuje? Dla Lorda. No patrzcie, 30 FPS prawie. Paladyni? Zamierzałem uprzedzić paladynów o ten nadęty głupiec Lothar. Nawet nie chciał mnie wysłuchać. Wysłali mnie tylko... Tak czy inaczej? Powiem, że... Dobra, potrzebuję. Dobra, tutaj potem żadnych orków nie ma, nie? Dobra, żadnych orków nie ma, więc ja tutaj sobie poekstrę potem. A tego już pokazywać nie będę, bo nie chcę mieć lagów. Fajet. Skąd przybywasz? Jestem tutaj w imieniu Garonda. Dobrze, potrzebujemy nowych rąk do pracy. Nie przybyłem tu pomagać w wydobyciu. Nie? A po co? Kazano mi dowiedzieć się, ile rudy zdołaliście wydobyć. Słuchaj, nie wiem, czemu Garond przysłał tu najemnika, ale z pewnością miał w tym jakiś cel. Zanim cię odeślę, chciałbym ci zlecić jedno zadanie. Wszystko ma swoją cenę. Jeśli mi zapłacisz, może... Nie jestem przyzwyczajony do ubijania interesów z najemnikami. Nie znoszę się targować. Jednak na znak mojej przychylności zapłacę ci za twoją pracę 100 sztuk złota. Zgoda? Co mogę dla ciebie zrobić? Horda zębaczy już od dawna grasuje w tej okolicy. Ostatnio krążą dookoła naszego obozu, jakby czekając na okazję do ataku. Nie wiem dokładnie, o co może im chodzić, ale dopóki tu są, w obozie nie zapanuje spokój. Najwięcej problemów sprawia Fed. Nie dość, że sam jest śmiertelnie przerażony, to jeszcze rozsiewa panikę wśród pozostałych skazańców. Bilgot też się do niczego nie nadaje. Ten grom co prawda potrafi walczyć, ale brakuje mu sprytu. Chcę, żebyś znalazł te bestie i zabił je. Tylko ty możesz pomóc. Mhm. Dobra, stajnik. O, już nie mam miksurki tego spidana, to wiele będzie FPS-ów. Hej, skąd przyszedłeś? Może z zamku? Tak, przyszedłem z zamku. A co? Jak wygląda sytuacja? Nie lepiej niż tu. Orkowie nadal tam są, jeśli o to pytasz. Cholera, nigdzie nie jesteś bezpieczny. Coś ci powiem. Gdybym nie był tak przerażony, już dawno bym się stąd zmył. A co tu właściwie robisz? Ha, robię tu za chłopca na posyłki. Zanieś to tam, miej na oku zębacze, Bilgot chodź tu, Bilgot idź tam. Mogłem zostać w domu z moją starą. Tam było tak samo, ale mogłem przynajmniej porządnie zjeść. A teraz jestem ostatnim niedobitkiem z kontyngentu przydzielonego do Fayetta. Skąd miałem wiedzieć, że ta ekspedycja nie wróci? Mój kumpel Olaf ulotnił się. Może jemu się uda. Co wiesz o zębaczach? A czemu chcesz to wiedzieć? Tylko nie mów, że jesteś po prostu ciekawy. Zamierzam zapolować na te zęby. To szaleństwo. Obserwowałem je. To krwiożercze bestie. No to powiedz mi, co o nich wiesz? Mógłbym ci pomóc, ale pod jednym warunkiem. Czego chcesz? Jeśli uda ci się pozabijać zębacze, to mnie stąd wyciągniesz. Nie wytrzymam tu dłużej. Rozmawiałeś z Fedem? Ten facet to kompletny wrak. Nie chcę skończyć jak on. Masz PR. Nie będę go zabierał, bo tak, bo nawet nie przeżyję. O, tutaj już mam więcej FPS-ów. A tutaj idziesz, gówno. Co tutaj robisz? Jestem zwiadowcą.
Przemierzam kraj. Zębacze nie ułatwiają mi jednak zadania. To dobry czas, żeby zdobyć kilka trofeów, zakładając, że wiesz, co robić. Możesz mnie tego nauczyć? Mogę ci pokazać, jak zdjąć z tych stworów pazury, kiedy już będą martwe. Cała górnicza dolina aż roi się od orków. Niezależnie od tego, dokąd zmierzasz, to nie będzie majówka. Mhm. Niech Inos będzie z tobą. Przynosisz wieści z zamku? Czy w końcu przybędą posiłki? Nie przychodzę z wieściami, przychodzę po wieści. W takim razie porozmawiaj z Fajetem. On tutaj dowodzi. Jeśli będziesz miał jakieś wieści z zamku, natychmiast przyjdź z nimi do mnie. Ja w sprawie informacji. Tak. Jak wygląda sytuacja w zamku? Jest oblegany przez orków i wciąż narażony na ataki smoków. Cholera. Mam nadzieję, że chłopcy wytrzymają. Posłuchaj, na zamku stacjonuje mój przyjaciel. Ma na imię Udar. Znamy się od dawna, walczyliśmy ramię w ramię w niejednej bitwie. Chcę, byś zaniósł mu ten pierścień. Niech go dla mnie przechowa. Przekaż mu, że odbiorę pierścień, gdy wrócę. Żaden problem. Kiedy tylko dotrę do zamku, przekażę pierścień Udarowi. Wspaniale. Magia pierścienia doda Udarowi siły. I nie zapomnij mu powiedzieć, że odbiorę pierścień, kiedy będę w zamku. Przydałaby mi się twoja pomoc. Fajet chce, bym zapolował na zębaczy i... Przyjmuję rozkazy jedynie od Fajeta. One zaś są jednoznaczne. Mam bronić kopalni. To właśnie robię. Może ktoś inny zechce ci pomóc. Może, a może nie. Teraz z Fedem porozmawiam. Czego ode mnie chcesz? Nigdzie nie idę. Spokojnie, odpręż się. Nikt nie wymaga od ciebie, żebyś się stąd ruszał. Chwała Inosowi. Wiesz, przez ostatnie kilka dni wielu naszych ludzi opuściło obóz i żaden z nich nie wrócił. Wszyscy zostali pożarci przez zębacze, ale nie ja. Ja zostanę tutaj, dopóki to wszystko się nie skończy. Co wiesz o zębaczach? Wilgot obserwuje je przez całą noc. Kilka z nich jest na dole, w stawie obok mrocznej wieży. Inne czają się na górze. Czekają, aż będziemy wyczerpani. Wtedy staniemy się łatwym łupem. Znaleźliśmy się w pułapce. Wkrótce zaatakują obóz i pożrą nas wszystkich. I patrz, jak wyjdę z tej kopalni, to mi FPS pewnie spadnie. Jargant mi nie pomożesz. Dobra. Najpierw się zajmę tą grupką. Tutaj będą dwa. O, no tu. Dawaj. No i next level. Ale pamiętam, tam coś jeszcze jest. Ale tam zębaczy nie ma. Chyba jakieś demki tam są.
zaklęte będą. Albo nic, jak się poszczęści. Tam po prostu... O, topór. Średni. Tak. Lekki. Jak zabiję to zębaczę i zdobędę te informacje, to zrobię cięcie i poekspię tutaj troszeczkę w tych okolicach tej kopary. A jeżeli przyjmiemy tego questa od Bilgota, no to tutaj będzie ten przywódca stada. Te wilczki. Tam oczywiście miasto orków. Tu most. Jest tu zawalony. Spróbuję znaleźć urszaka, bo chyba tam, w tamtym stronie. Tam albo... Albo tu będzie w czwartym rozdziale, albo tam, teraz, albo w czwartym rozdziale. Hej! Pajac. Zębacze już nie sprawią wam problemów. Dobra robota. Powinniśmy poradzić sobie z resztą tych bestii. Zasługujesz na nagrodę. Oto 100 sztuk złota, tak jak się umawialiśmy. Powiedz mi, ile rudy udało wam się wydobyć do tej pory? Zamelduj Garondowi, że udało nam się wydobyć jedynie 2 skrzynie rudy. Z powodu ciągłych ataków poniosłem spore straty. Jeśli Garond przyśle mi więcej ludzi, będziemy mogli dalej wydobywać rudę. Rozumiem. Dobrze. Reszta należy do ciebie. No i tak jak wam mówiłem, ja teraz zrobię cięcie i poekspię tutaj w tej okolicy. Ten teraz się widzimy. Dobra, jestem. Wybiłem już potwór... część potworków. I znalazłem Olafa. I przy nim znalazłem sakiewkę i tą runę.
i gadamy z Bigotem. Bilgotem. Zaraz będę, poczekajcie. Dobra, jestem. Znalazłem Olawa. Jak się ma? Nie żyje. Wilki go zjadły. O cholera. Mam nadzieję, że chociaż ja zdołam się stąd wyrwać. Jeszcze nie wiem, czy tego, czy Diego, czy Diego odprowadza się przełęcz, ale chyba odprowadzę, bo będzie dużo potworków dość, zero orków. Będzie dużo eksp. Dobra, widzimy się przy Diego. Dobra, jestem. I rozmawiamy z Diego. Zobaczmy. Przed twoją kryjówką leżą zwłoki dwóch rycerzy. Polegli bohatersko w walce ze stadem zębaczy. Górnicza Dolina rządzi się własnymi prawami. Ostrzegałem ich, ale nie chcieli mnie słuchać. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. W czym mogę ci... Chodź ze mną. Na przełęcz? Czemu nie pić? W końcu nie masz się jednak podejść zbyt blisko do zamku lub orkowego muru. Rozsądnie też będzie unikać obozu paladynów. Dopiero co z jednego z nich uciekłem. Nie mam ochoty znów zostać niewolnikiem tyrającym w kopalni. Rzecz jasna, należy unikać również spod... Daj znać, gdy... Wszystko w porządku. Daj znać, gdy... Dobra, chodźmy. Chodźmy. Dobrze. Teraz zacznę sobie chować tutaj. I idziemy. Na szczęście Diego jest bardzo dobry. Dobrze walczy i z łukiem się bardzo dobrze posługuje. Jeżeli za bardzo się zbliżymy do zamku, no to on nas ostrzeże. Tak jak mówiłem, Diego bardzo dobrze walczy. Wiecie co? Za bardzo mi się tego nie chce pokazywać, bo będzie wtedy długi odcinek. Dobra, widzimy się z Diegiem na przełęczy. A i oczywiście tutaj natkniecie się na orków, których Diego rozwali. Dobra. No dobra, już jestem. Diego za nami idzie. No i doszliśmy. Jesteśmy na miejscu. Pozostałą część drogi zaliczę już sam. Muszę załatwić parę spraw, zanim pójdę do Korinis. Dziękuję ci, przyjacielu. Do zobaczenia w mieście. No. Git. Tutaj będzie siedział. No i a my idziemy do zamku. Patrzę, ile wbiłem. Next level i no, dwa levele prawie. No to idziemy do... Do Garonda. Ciekawie, jak ja sobie z poszukiwaczem dam radę. I to 20 punktów nauki to chcę przeznaczyć na te miksturki. No, miksturkę siły chcę się nauczyć utwarzać. Bo to mi się będzie bardziej opłacało. Next level. Rozmawiałem z Fajetem. Co u niego słychać? Jego ludzie wydobyli dwie skrzynie. Dwie skrzynie? Ja potrzebuję 200 skrzyń. Mam ci też przekazać, że potrzebuję dodatkowych ludzi. Co? Mam wysłać kolejnych ludzi na pewną śmierć? Nie ma mowy. Jeśli chodzi o grupę Sylwestra... Widziałeś go? Rozmawiałeś z nim?
Wszyscy zginęli. Zaskoczyło ich stado pełzaczy. A co z rudą? Wiesz, ile zdołali wydobyć? Zdążyli zabezpieczyć kilka skrzyń. Ukryli je w jaskini, przy ścieżce prowadzącej z zamku do miejsca wydobycia. Do diaska. To byli dobrzy ludzie. Niech Inos ulituje się nad ich duszą. Rozmawiałem z Markosem. I jakie wieści? Ile rudy zdołali wydobyć? 4 skrzynie. Markos opuścił już miejsce wydobycia, by przenieść rudę w bezpieczne miejsce. Teraz strzeże jej w małej dolinie za liniami orków. Prosi o posiłki. Tylko 4 skrzynie? I opuścił już kopalnię? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Mam mu wysłać dodatkowych ludzi? Trudno. 2 będzie musiało mu wystarczyć. Niech to diabli. Co się tu dzieje? Czyżby sam Beliar przybył, by się z nami zmierzyć? Większość moich ludzi zginęła. Dzięki tej garstce rudy nie powstrzymamy nawet jednego... Paladyna. A co dopiero całą armię? Ta wyprawa jest z góry skazana na niepowodzenie. Co z listem? Co z listem do Lorda Hagena? Mamy w sumie 10 marnych skrzyń rudy, a straciliśmy 2 razy tyle dobrych ludzi. Dostaniesz swój list. Lord Hagen musi się o tym dowiedzieć. Ta dolina jest przeklęta. To siedlisko zła. Co z moją zapłatą? A tak, prawda. Jestem ci... No i git. No i tak. Teraz... Święty pomnik. Tutaj mam właśnie wiadomość od Sylwestra, którą u niego zdobyłem. Nie przeczytaliście, no to zatrzymajcie sobie. No i przeczytajcie. Dobra. Ja następnego dnia widzimy się w zamku. Już zaraz. Dobra, jestem. I tak jak wam obiecałem, idziemy do gościa, który ma zbrojkę. Bardzo dobrą. Aha, jeszcze do 3 lat Nikadyna muszę skoczyć. Dobra, to może teraz użyję przemiany Warla. Bo będziesz... Nie zmieni, będzie atakować. Poczekaj, to... Aha, tam, dobra. Warg. A. I lecimy. Radzę Warga wybrać, bo są najprzyjaźniejsze, tak powiem, orkom. To jest skrzynia. Jeszcze w oddzielnych odcinkach zrobię, jak przedostać się zapalisady orków bez kodów. Wykorzystując skok tylko. Patrzcie, 28, 29 FPS-ów. Jest super. Ja jestem bestią? Teraz się zabawimy. Kinido.
Ale menda. Dobra, wiecie jak tam dojść, no więc zaraz się tam widzimy. Dobra, jestem. Szybko sejwik. I gesta. Jak leci? Przyjście tutaj jest prawdziwym aktem odwagi. Pewnie się zgubiłeś, co? Co tutaj robisz? Zarabiam. W takim miejscu? Jestem myśliwy. Specjalizuję się w trudnych zadaniach. Ogniste jaszczury, pełzacze, zębacze. Jednym słowem wszystko, na co nikt inny nie zechciałby zapolować. Niezła zbroja. Tak. Ciężko coś takiego dostać. Jest zrobiona z pancerza pełzacza. Zrobił ją dla mnie pewien człowiek imieniem Wilk. Wtedy byłem więźniem w kolonii. Dałem mu kilka łusek pełzacza, a parę dni później zbroja była już gotowa. Facet jest w porządku. Gdzie teraz przebywa Wilk? Nie widziałem go od czasu, kiedy był najemnikiem w kolonii. Przypuszczam, że wciąż obraca się w tym samym towarzystwie. Jest tu coś wartego zobaczenia. Trochę ognistych jaszczurów, orków i cholera wie czego jeszcze. Nie byłem jeszcze na wyżynach. Nie radzę jednak próbować. Stworzenia, które żyją tam na górze, nie wyglądają zbyt przyjaźnie. Potrafisz oprawiać smoki? Kiedyś, kiedy nabierzesz doświadczenia, może nawet nauczę cię tej sztuki. Naucz... Czemu nie? I tak... Dobra, widzimy się w zamku w takim razie. Dobra, ja sobie jeszcze mam... Przypomniało mi się, że mam... Ej, ty! Pierścień. Proszę, przynoszę ci pierścień Tengrona. Powinien cię ochronić. Tengron powiedział, że przyjdzie po niego, kiedy tylko wróci. Co? Wiesz, co to za pierścień? Dostał go w nagrodę za odwagę w bitwie. Mówisz, że chce go z powrotem? Jeśli taka jest wola Inosa, to tak się stanie. Jeśli taka jest wola Inosa. Mhm. I teraz idziemy do tego delu. Jak się wykorzystam? Spel. Wilka może. Przyzwanie Wilka. Przemiana wyjaśniła. O. Idziemy. Jeszcze nie jestem do końca pewny, bo to chyba ta przemiana, a wszystkie trwają jakiś określony czas. Tutaj warga obił ktoś. Nowa ekspo. Jak to płynie dziwnie. Dziwnie grają. Teraz tu nie mam zamiaru się bić. Dobra.
Idea jest w tą stronę. Tak jak mówiłem. W ogóle nie mówiąc nic. Dobra, teraz rozwalę jeszcze te gówniane. A jedno miecze wygląda w takim. Dobra, do Brutusa i na przełącz kończę odcinek. Tak, nie wiem, ile go już nagrywam. Przełęcz i po jeszcze jedna rzecz. Trzeba iść. Muszę się tego robić. To zamku mogę tylko zrobić. Teraz jeszcze, żeby się nie wrzucać tutaj, to idę po prostu. Kurzoną sakietkę biega, której jest 3000 sztuk złota. No powiedzcie mi takie coś. Oni mieli zamiar rzucać ich stąd, co nie? Chyba to będzie do starego wody jeszcze. Jak ci ją go widzę. Dobra, nieważne. To jest tutaj najważniejsze. Zimamy. Sejwik. Jak to mnie nie znamy. Dobra, pierwszy tutaj. No, miksturka szybkości. Oskar. I tak jak rozumiem, to telekinezę musimy. I co? No i teraz ja idę sobie. A, wrócę jak ich załatwię. Dobra, uciekłem im. I zdobyliśmy tutaj to. Raczej nie otwierać.
po prostu potem udać się dzieje. Go. Ale chyba on teraz tego nie przyjmie. Tak sobie ty. Dobra. To ja już kończę odcinek i widzimy się w następnym. Cześć.